Jest taka opowieść w rodzinie, że jak byłem marudny, jako małe dziecko i byłem w kojcu, to stawiano klatkę z kanarkiem w zasięgu mojego wzroku, wtedy ja wstawałem i stałem zahipnotyzowany, wpatrzony w tego kanarka. Mam wrażenie, że mam więcej wolności niż przeciętny śmiertelnik, dlatego że całe moje życie związane jest z pasją. Dla każdego szczęście oznacza coś innego, podobnie wolność dla każdego oznacza coś innego. Są jakieś granice tej wolności i te granice zawsze były. Pamiętam, przy łóżku była taka makatka pokazująca las i różne ptaki. To ten las był takim lasem marzeń. Zawsze jak poznaję nowego człowieka, staram się go dopasować do jakiegoś ptaka, żeby sobie lepiej tego człowieka scharakteryzować, zapamiętać. I oczywiście każdy gatunek ptaka ma odrębny, czysty, krystaliczny charakter, a często i charakterek. Pelka znam od jajka, nikt się tym jajkiem nie zajmował, więc zabrałem to jajko do inkubatora. No i pewnego dnia zaczął się kluć mały pelikan. Nasze oczy się w pewnym momencie spotkały. Moje i oko pelka, w takie ciemne oko patrzyło na mnie. I on wyraźnie dawał mi znaki, że oczekuje ode mnie pomocy. No i rozmawiałem z nim i przez cały dzień z tego jajka wydobywałem. Zostawiłem go i rano tak zaglądam do niego, mówię do niego ludzkim głosem, z wielkim entuzjazmem kiwał się i po prostu zaczepiał mnie. W ogóle był niesamowity, od pierwszego dnia. No i tak zaprzyjaźniliśmy się. Ptaki to są takie dzieci radości, dzieci szczęścia. Zjedzą robaczka, cieszą się. Nie znajdą robaczka, no to znajdą coś innego. Zawsze sobie jakoś znajdą szczęście. I tego trzeba się nauczyć od ptaków. Ja obserwuję ptaki i staram się w podobny sposób podchodzić do życia. Czerpać radość ze wszystkiego wokół. Dla nas klatka jest takim symbolem niewoli. Zwłaszcza kiedy jest w niej ptak. Ale jeżeli jest to ptak, który się w klatce urodził, to on nawet jeżeli wyjdzie z tej klatki przez przypadek, ale się czegoś przestraszy, to do tej klatki wróci, bo on nie zna świata poza tą klatką. Tutaj bym porównał bardziej właśnie te zwierzęta do życia cesarza chińskiego, który też z pałacu nie mógł swobodnie wyjść. Cały czas był w złotej, kryształowej klatce, niby na wolności, ale tak naprawdę też był na ograniczonej przestrzeni. Jeżeli jakiś ptaszek czegoś nie je, to też sprawdzamy, dlaczego tego nie je. Czy może mu to nie smakuje, a może jest gorszej jakości. Jeżeli coś lubi, to sprowadzamy specjalnie to, co lubi, więc to nie jest niewola w sensie niewolnictwa, w sensie więzienia. To jest ograniczona przestrzeń, na którym ten ptak żyje, ale żyje jak cesarz. Pojęcie wolności jest pojęciem raczej filozoficznym, utopijnym, marzeniem. Świat bez ptaków byłby pusty, smutny. Ptaki są wszędzie. I na dnie lasu, i na szczytach koron. Są w Arktyce i Antarktydzie. Są na pustyniach i w głębokiej dżungli. Są wszędzie. Więc trudno sobie wyobrazić świat bez ptaków. Nie byłoby uczucia miłości u ludzi, gdyby nie było u zwierząt. Wszystkie uczucia, jakie my mamy, ludzie, wzięły się ze świata zwierząt. Także nienawiść, sympatię i antypatię. Więc to jest oczywiste, że ptaki mają wszystkie uczucia, które my znamy. Kochają całym sercem, ale też całym sercem nienawidzą.
Kiedyś ludzie żyli sobie tam, gdzie się urodzili, rzadko opuszczali miejsce urodzenia i dla nich te ptaki, które wędrowały nad ich głowami, to było takie westchnienie za tym, żeby tak polecieć, zobaczyć inny świat, zobaczyć inne krainy i trochę oderwać się od tej codzienności. Myślę, że stąd się wzięło takie pojęcie wolności, czyli czegoś, do czego trzeba dążyć, do czego trzeba tęsknić. Czasem sobie zadaję pytanie, jak jest w raju, dlatego że filozofowie twierdzą, że tylko człowiek ma duszę, a w raju ma być dusza właśnie. Czyli tylko ludzie byliby w raju, nie byłoby zwierząt. Myślę, że taki raj byłby bardzo smutny i tak naprawdę, jak się nad tym zastanawiam głębiej, to czasem myślę, że ja bym wcale do raju nie chciał.